Zresztą do dziś pamiętam napis w ognisku na ścianie. Idź tam, gdzie grają i śpiewają, bo źli ludzie muzyki nie znają. I to takie motto, to tak całe życie tkwiło w głowie. Instytucja kultury, że trudno to określić jednym zdaniem. Powiedziałabym, że jest to nie do przecenienia. Bo proszę sobie wyobrazić lata 50. i w takiej małej miejscowości, którą wtedy były Warszakowice, powstaje ognisko muzyczne. Myślę, że to był dla mnie chyba najpiękniejszy okres. Jeśli chcieliśmy też te dzieci jakoś tak scalić, żeby one czuły się, że to jest jakaś taka rodzina. Jak się pytali, co kończyłeś, jaką szkołę muzyczną, ja mówię, Państwowe Ognisko Muzyczne we Włoszakowicach. Nie słyszeli o takiej szkole, bo takiej nigdzie nie ma, mówię. Bo Państwowe Ognisko Muzyczne było tylko we Włoszakowicach. Ognisko Muzyczne we Włoszakowicach. Utworzone zostało 1 maja 1950 roku jako Wiejskie Ognisko Muzyczne. Organizatorem ogniska wyznaczonym do tego zadania przez władze państwowe był ówczesny kierownik szkoły we Włoszakowicach Roman Machnikowski. W dziele tym wspomagany był przez Stefana Skorupińskiego, twórcę słynnego zespołu regionalnego z Włoszakowic i Marcina Jagodzika. Wybór Włoszakowic na siedzibę ogniska już niespełna rok później podniesionego do rangi Państwowego Ogniska Muzycznego motywowany był tak naprawdę politycznie. Włoszakowice jako wieś urodzenia pochodzącego z ludu kompozytora Karola Kurpińskiego w zamyśle władz Polski Ludowej miały stać się miejscem rozkwitu kultury muzycznej i to w środowisku wiejskim właśnie, co we wczesnych latach 50. miało ważne znaczenie ideologiczne. O takim widzeniu roli ogniska świadczą choćby liczne teksty poświęcone ognisku w latach 50., publikowane nawet w prasie ogólnopolskiej. Dla nas, po latach tu i teraz obecnych, prawdziwe powody powołania do życia ogniska nie mają większego znaczenia wobec faktu rzeczywistej kulturotwórczej roli, którą ognisko wypełniło w sposób daleko wykraczający poza jakiekolwiek ideologiczne ograniczenia. Pamiętam, jak warszawiankę uczył nas kierownik szkoły na skrzypcach, no i zapytał, a wy wiecie, gdzie jest, skąd się Kurpiński urodził? Nie. No 10 kilometrów od Brenna we Włoszakowicach. No to pojechałem, no i od razu do pierwsze kroki, najpierw do fryzjera, potem tam. Fryzjer mieszkał przy kościele, a ognisko było tu bliżej. Kurpińskiego ta ulica się nazywa, taki domek. Po prawej są sklepy, a po lewej jest przedostatni domek przed tym zakrętem. Tam było ognisko muzyczne. W 1952 roku Państwowe Ognisko Muzyczne we Włoszakowicach zyskało nową siedzibę przy ulicy Kurpińskiego oraz nowego kierownika Ludwika Benyskiewicza, charyzmatycznego przedwojennego nauczyciela, serdecznie zapisanego we wspomnieniach uczniów z pierwszych roczników. Pan Benyskiewicz przyszedł do nas do domu i mówi, chłopcze, przyjdziesz mi do ogniska. I ja mówię, ale po co? Będziesz się uczył grać. Pan Benyskiewicz był taki świetny człowiek, taki bezpośredni. Będziesz się uczył grać na skrzypcach. Ale ja nie mam skrzypy, dostaniesz. I wziął mnie za rękę, zaprowadził do ogniska. I od tego czasu w tym ognisku byłem. Ja jako chłopiec taki w trzeciej klasie chyba poszłem do tego pana Benyskiewicza, bo oni się znali nas dzieci, myśmy tam sobie biegali. Tak, myśmy byli sąsiadami. Ja mówię, że ja bym chciał się nauczyć na akordeonie grać.
On tak mi to taki wspaniały człowiek, bo tak patrzy i mówi, a ja bym dobrze chciał, żebyś ty na klarnecie grał, bo mi potrzeba takiego. Dobrze, no i grał na klarnecie. No a w akordeonie się później się nauczysz, mówi tam. Przyjmował mnie do ogniska pan Menyskiewicz, a krótko potem zachorował i odszedł z tego świata, także akurat uczęszczałem w momencie przejścia, potem przyszła pani Ludka, pan Lech Herbert. Równo pierwszą klasę i ognisko pierwsze no, zdałam, mimo że zeszedł prowadził mój tata, bo jeszcze pisać też nie za bardzo nie umiałam. Tata tym żył i dzięki temu chyba ja, bo ja, to był mój ukochany tata, to zawsze przy nim byłam. Nigdy miał cierpliwość do mnie i nieraz mi tam powiedział odejdź, nie, ale bo wszędzie musiałam być i to tak, chyba tak się stało, że to już musiało być. Nie? Oddziaływała na rodziny. Dziecko chodziło do ogniska, rodzice chodzili na koncerty, które organizowało ognisko muzyczne, na występy, na zakończenie roku, na popisy uczniów. Wspaniałe chwile, wspaniałe doświadczenia. I myślę, że bardzo dużo odziedziczyła po mnie córka. Bracia moi również, cała nasza trójka. Często razem śpiewaliśmy z mamusią. I ten coś odziedziczyliśmy. Ona była bardzo bliska właśnie muzyce. To chyba też zaowocowało, że mogliśmy wszyscy tam, po kolei żeśmy wszyscy chodzili do ogniska muzycznego. Kochaliśmy, ale to wychodzi z domu. Mama grająca na fortepianie, tato grający na gitarze, na instrumentach dętych. No to mały Rafał też 10-letni. Chciał spróbować swoich sił na instrumencie, no i stąd zaczęła się moja przygoda z ogniskiem muzycznym. Kiedy przychodzą święta, no to można sobie właśnie też pokoncertować. Moje córki grają na pianinie, obie. Właśnie często kolędy śpiewamy, gramy, czy w ogóle jak jest jakaś okazja, no to można sobie właśnie usiąść, pograć. A ja też pamiętam z dzieciństwa, że z bratem, bo brat też chodził do ogniska, uczył się na klarnecie gry. Dbałaś o to, żeby dzieci miały dobrze, żeby rodzice byli zadowoleni, no, żeby czuły się dzieci u nas jak w domu. Był jakiś tam szef, czyli dyrektor, była pani Dorota Galon jako sekretarka i tam po prostu było jakby dom. Te dzieci przychodziły, zawsze ktoś był, mogły posiedzieć, poczekać, poczytać, biblioteka też była. Tak też było, że właśnie tak to działało, że z okazji świąt, z okazji tam różnych Dnia Dziecka i tak dalej, były imprezy i to wszystko jakoś pomagało nabrać tym dzieciom wiatru w skrzydła i rozwijać się. Byłam związana emocjonalnie, no i miałam pełno zapału i werwy do czegoś, co po prostu było moim zdaniem ważne w tym środowisku, więc nie szczędziłam sił i gdy było tylko trzeba, to włączałam się w pracę. Po prostu też uważałam, że jest ważną rzeczą, żeby być, żeby rodzice byli, gdy dzieci najdrobniejsze popisy mają, ale to trzeba być, no i po prostu im kibicować. No, z perspektywy czasu, teraz jak człowiek pozbiera te lata pracy, to no, satysfakcja jest ogromna, że właściwie myśmy jakby tak zasiali tą potrzebę muzykowania i w rodzinach, i u tych dzieci, u naszych tych pierwszych uczniów. Przede wszystkim, gdy chodzi o muzykę, uszlachetnia człowieka. Oddziaływanie społeczne inne było w początkowych latach, inne było w okresie pełni rozkwitu, kiedy to lata powiedzmy 70., 80., 90., gdzie już ta świadomość ludzi była większa i z ogniska wtedy korzystało więcej dzieci. Czyli moja przygoda z ogniskiem muzycznym rozpoczęła się w 1974 roku, trwała 3 lata do roku 77. Uczyłem się gry na klarnecie. Wspaniały instrument, który był już zakorzeniony w tradycjach Włoszakowic, ponieważ odbywały się konkursy młodych instrumentalistów właśnie na klarnecie. Próby, które orkiestra dęta tutaj w pałacu, bo ognisko mieściło się wtedy tutaj w pałacu,
odbywały się, były naprawdę bardzo zabawnymi spotkaniami z kolegami, którzy grali na różnych instrumentach. Pan Lechu Erbert, który kierował wtedy, prowadził orkiestrę tętą, pogodny, sympatyczny facet, który sypał kawałami jak z rękawa, można się było przy okazji uśmiać, ubawić. Myślę, że najbardziej pamiętam pana też Erberta, bo niesamowity nauczyciel, nieraz żeśmy właśnie razem grali jakiś koncert czy coś przygotowywaliśmy, no więc on grał tą trudniejszą partię, a ja tam tą łatwiejszą, nie? Razem nam fajnie wchodziło. No, mi się wydaje, że ta nauka musi się rozpocząć od najwcześniejszego okresu, bo to wtedy są te najlepsze wyniki, ale po prostu ta motywacja w tym pierwszym okresie musi jednak być duże od rodziców, to poświęcenie rodziców w stosunku do dziecka musi być duże. To znaczy, gdy ono jest jeszcze małe, no rodzice muszą mieć cierpliwość z tym dzieckiem, być razem w tym okresie. Najczęściej mówi się, idź, graj, musisz wyćwiczyć i zrobić. I ten uczeń po prostu też w ten sposób się w jakiś zniechęca, bo zostaje sam sobie w okresie początku grania na instrumencie bardzo trudnym, bardzo trudnym. Nie, że rodzic ma uczyć. On nie ma uczyć, tylko on ma być tym, że on ma, ta mama niech tam posłucha, niech te drzwi do biegu pokoju będą otwarte, znaleźć tą chwilę do tego dziecka. Przyszedłem na lekcję muzyki i pan nauczyciel, widzę, a miałam bardzo długą, dwie i pół strony chyba etiuda była, taka była długa, i on, widzę, że zdemął się. Ja mówię, a to ja tu parę nutek opuszczę, kurczę, po co on tyle by stron grał? Opuściłem. Nie zdążyłem jeszcze to opuścić, nie grać, tam 3 czy 4 linki przodowo, niżej i od razu kijaszek i gdzie skończyłeś? Tu skończyłeś, a czemu grasz tutaj? Zrobiłem się czerwony, głupio mi się zrobiło. Ja nie chciałem, szkoda, taka zabawna sytuacja wynikła z tego rodzaju, że jednak nauczyciele byli wspaniali i mieli naprawdę ten słuch perfekcyjny. Chociaż on tam oczy miał przepchnięte, ale on wszystko miał to słuchowo, wszystko wiedział. I wiedział, jaką nutkę, nawet pokazał mi, w której nutce ja skończyłem. Przede wszystkim mieliśmy się gdzie spotykać. Była nas dosyć duża grupa osób. To były 3-4 razy w tygodniu zajęcia, bo była teoria. Pamiętam, że w poniedziałki to trwało ze 3 godziny co najmniej. Później były jeszcze 2 razy instrument lub 3, zależy. No i spotykaliśmy się po ognisku, zawsze można było jeszcze trochę w parku gdzieś się przejść. To była ogromna radość, satysfakcja, atmosfera w ognisku wśród nauczycieli była wspaniała. Dyrekcja ogniska była otwarta na wszelkie pomysły, jak tylko mogła, pomagała. I te jasełka co roku tradycyjnie w drugie święto Bożego Narodzenia naprawdę Błoszakowice czekały na ten moment. To było wydarzenie i dla dzieci, i dla rodziców, i dla mieszkańców dalej to było cudowne. Dzwonię do Ludki, słuchaj, a może zrobimy wycieczkę, ja tu jestem, to oprowadzę, ponieważ kocham te Tatry i mówię, trzeba to też dzieciom ułatwić. I pociągiem przyjechały do tego Zakopanego, tam zamieszkały, no i chodziliśmy. Zaczęliśmy od Charendy, od Jana Kasprowicza i jego Marysienki, mauzoleum, trochę tam kościół też zabytkowy z taką ambona w kształcie łodzi, w tym kościele na Charendzie jest, no i to wszystko im pokazałam. W konkursie polonezów we Włoszakowicach brała udział trójka naszych uczniów, która musiała przejść kwalifikacje, bo nie byli absolwentami szkół muzycznych, tylko słuchaczami ogniska muzycznego. Niemniej przeszli i w tym była dwójka moich uczniów. Właśnie Darek Gerby, który otrzymał wyróżnienie. Barbara Michalak wtedy, teraz Woźniak. I świętej pamięci Basia Drobniak, to już była uczennica pani Ludki Beneskiewicz, także no było to bardzo duże osiągnięcie. Przez te lata głównie propagowaliśmy zainteresowania muzyczne. No i oczywiście braliśmy udział w różnych konkursach tutaj regionalnych, czy też wojewódzkich, nawet ogólnopolskich. A zainteresowania oczywiście zespołami, które tutaj w ognisku działały. Przez wiele lat prowadziłem zespół muzyki dawnej, opartej na wokalno-instrumentalnej koncepcji całego, plus taniec, plus śpiew i oczywiście w epoce
w epoce renesansu i baroku. Nazywam się Grzegorz Sterno, jestem absolwentem jedynego państwowego ogniska muzycznego w Polsce, a konkretnie we Włoszakowicach. Na przełomie pierwszej i drugiej klasy ogniska zmienił się nauczyciel od instrumentu. Został nim pan, i tutaj już dokładnie pamiętam, pan Andrzej Żołędziejewski. Jakiś czas potem pan Andrzej wymyślił, że fajnie by było, gdyby we Włoszakowicach działał zespół muzyki dawnej. Dostałem posadę alcisty i zwiedziłem dzięki temu pół kraju z zespołem. A zespół był dość solidny. Mieliśmy tam i sekcję fletów, i była gitara, i były śpiewy, i tańce, i wiele, wiele innych. Było to zakończenie i tak dalej, i ja grałam ten utwór, do którego mnie przygotowywał właśnie pan Andrzej. I tak mi się chciało płakać po prostu, jak też się żegnałam z wszystkim, już wiedziałam, że tam po prostu nie wrócę. Ognisko jest bardzo rodzinne przede wszystkim, wszystko jest są małe grupy ludzi, wszyscy się dobrze znamy. Dzisiaj właśnie tak się śmiałem, że w 2012 roku, kiedy szedłem do ogniska muzycznego, nigdy bym nie pomyślał, że 5 lat później zostanę już organistą. Zawiązały się wielkie przyjaźnie, które nawet do dzisiaj trwają lub też gdzieś się odnajdujemy i wspominamy te chwile. Była uroczysto 40-lecia. No i wtedy też tak po prostu spinałam tą imprezę, prowadziłam konferansjerkę. No i też było fajnie, że ktoś wpadł na pomysł, żeby jakąś taką historyczną ciągłość zachować, żeby w czasie występów grał, jakieś rodzinne granie było. No i tak pani Suchanecka, Zefiryna, nauczycielka geografii, grała z córką Kariną, nie? To był właśnie taki na cztery ręce fortepianowy obydwie. Mój akurat Robert grał na pianinie, Mariusz na gitarze, no i ojciec na skrzypcach, bo też po prostu był uczniem ogniska w okresie powojennym, jednym z pierwszych uczniów wieży był. I chyba jeszcze Włodarscy grali, pan Włodarski nauczyciel z synami. Także takie trzy były jakieś no fajne takie popisy, że rodzina muzycznie się rozwija. Pierwsi nauczyciele, pani chyba Niedźwiedzińska, też właśnie z Leszna. No, była to naprawdę taka uroczystość dosyć ważna i jakiś oddźwięk w środowisku miała. Chciałabym bardzo podziękować panu Herbertowi. Wcześniej uczył mnie pan Stanisław Karaś w pierwszej klasie, potem pan Herbert. Pan Karaś już nie żyje, więc mu nie podziękuję. A może słyszę, że mu dziękuję. Podziękować, bo naprawdę mieli do nas bardzo dużo cierpliwości. Bardzo dużo nas nauczyli, bo to w końcu była jedna lekcja w tygodniu, a powiedziałabym, że bardzo dużo się nauczyli. Myślę, że warto byłoby, żeby takie instytucje były cały czas w naszej gminie. Profesjonalny nauczyciel, instrumenty, które są dostępne, a nie trzeba od razu na nie wyłożyć pieniędzy, a potem się okazuje, że to jest jednak nie to, zachęcałabym i polecałabym jednak spróbowanie, pójście do tego ogniska, a później to już zależy od danej osoby. Jest warto i było warto chodzić do ogniska muzycznego. Najważniejsza jest to satysfakcja. Satysfakcja, kiedy zagram pierwszą melodię, kiedy zagram pierwszy rytm. Ponieważ po ognisku muzycznym, który dał mi te początki, rozpoczęłam naukę w studium nauczycielskim, następnie na Akademii Muzycznej. No i obecnie pracuję też jako nauczyciel muzyki w szkole oraz w ognisku muzycznym. Praca ta sprawia mi bardzo dużo przyjemności, ogromną satysfakcję, bo jak się robi to, co się lubi, to tak naprawdę się nie pracuje. Dzieci, które przychodzą, są zawsze bardzo pozytywnie i emocjonalnie nastawione, ponieważ chcą nauczyć się gry na instrumencie. Są to dzieci bardzo wrażliwe, są to dzieci, które szukają jakiejś własnej drogi życiowej, a moje zadanie właśnie polega na tym, żeby je pokierować, żeby przekazać jak najwięcej wiedzy. Sprawia mi to ogromną przyjemność. Cenię sobie tą pracę, bo przez to się realizuję, spełniam i daję to innym, co jest najpiękniejsze. Bo muzyka jest najpiękniejsza. Muzyka jest niebem, z nutami zamiast gwiazd, jak powiedział Ludwik Jerzyker.
Przez 70 lat działalności ogniska gry na instrumentach i umuzykalnienia uczyło łącznie 33 nauczycieli. W spisie uczniów ogniska figuruje ponad 1100 nazwisk. Absolutnie, no, ognisko było, jest i będzie i powinno być, bo to nas nie będzie, ale to powinno być, tak jak jest związane to z różnicą. No. Nas nie było, ognisko było, jesteśmy, ognisko jest i w dalszym ciągu istnieje, przychodzi młodzież, oni będą przysyłali następne pokolenia i tak ta pałeczka pokoleniowa zostaje przekazywana. Nasze życie. Taki tytuł nosi najstarsza kronika ogniska założona w 1952 roku przez Ludwika Benyskiewicza. Głębszy wymiar tych prostych słów odsłania się w chwilach takich jak ta, wywołując uśmiech wdzięczności lub łzy wzruszenia i zachęcając do poważniejszej refleksji. Na przykład takiej, że, jak pisał Cyprian Kamil Norwid, nazywający poezją za starożytnymi Grekami wszelką twórczość godną tego miana. Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie. Dwie tylko. Poezja i dobroć. I więcej nic.